coś żyje. Seaweed. Tu na sałatkę następną razem trzeba wziąć woreczek i pozbierać kamienie. Seaweed. Smarki mi lecą. Sykacz to jest. Wow. Chodź jaka duża. No, mi pęknie do jedzenia. A to jest Bibek. Bibek lubi wodorosty. Najlepsza zabawa. Jest jakiś stateczek. Wow. Widziałem, kumpel wrzucił zdjęcie tego stateczku, nie wiem co to jest, więc mówię sobie, dobra, jedziemy, może tam jeszcze stoi, jest. Przełączniki. Siatka na jedzenie, radiostacja, telefon jest jeszcze, możesz zadzwonić i dawać. Jak w ogóle można czymś takim płynąć przez ocean? Ja bym się zdesał. Ciekawe, co, puścili go, czy co? Ocean na pewno go wyciepnął. Ja bym tam koniak wyobraź sobie. Dobrze, że jest zapięta, patrz, ale... Co ciekawe, wziąłem drona, wziąłem Alana, pojechaliśmy tam jeszcze raz. I łajpka już była w innym miejscu. Nie wiem, czy ją odholowali, czy znalazła się tam przez jakiś drobny sztormik. Zobaczcie sami. Hej!
kosmicznego, jakaś nowa technologia. Sprzedamy to w NASA. Albo co? Illumia 12. Możecie więcej informacji znaleźć sobie w sieci. Ja znalazłem krótki filmik na YouTubie, gdzie było to wyemitowane w irlandzkiej telewizji. Wrzucę wam link pod filmikiem, możecie sobie zobaczyć, mniej więcej wyglądało to tak. The upturned hull of the 9-meter yacht was spotted drifting offshore by locals yesterday afternoon. Ciekawe, ten artykuł, ten filmik nagrany był w 2017 roku, czyli 5 lat temu. Ciekawe. Także dużo zdrówka, szczęścia, miłości. Do następnego razu, hej!